serdecznie. Chciałem wam zademonstrować takie urządzenie do komunikacji między motocyklistami. Dosyć ciekawe. Nie będę wam pokazywał, jak się to montuje w kasku, ani jak wygląda pudełko, bo to nie jest z tym rzecz. Pokażę wam tylko kilka ruchów odnośnie resetowania, parowania z telefonem, ale przede wszystkim najważniejsze, parowania tych kilku urządzeń ze sobą razem. Mam w tym momencie trzy, można sparować ich więcej, ale ku mojemu zaskoczeniu, ku pozytywnemu zaskoczeniu, to urządzenie naprawdę bardzo fajnie działa. Na początek pokażę wam, jak zresetować urządzenie, które mogło w jakiś sposób źle zostać sparowane. Urządzenie jest włączone, przyciskamy przycisk B oraz słuchawkę, przytrzymujemy dłużej, kasuje nam się ostatnie ustawienia. Zrobimy tak z każdym z tych urządzeń na wszelki wypadek, żeby nie było jakichś czarów. Przytrzymujemy B, słuchawkę, jest zresetowane. Przytrzymujemy B, słuchawkę, jest zresetowane. Na początek sparujemy to urządzenie z telefonem. Nic trudnego, przepraszam za to, że mój telefon jest w takim czystym stanie. Nic trudnego, włączamy Bluetootha. Otwieramy, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Przyciskamy dłużej słuchawkę, aż zacznie mrugać dioda na niebiesko-czerwono. To chwilkę trwa. Wtedy jest sygnał do telefonu, że zaczyna wyszukiwać urządzenie. O, mamy tu na dole już urządzenie dostępne. Parujemy go. Jak przestanie nam mrugać dwukolorowo, a zacznie mrugać właśnie w ten sposób, zresztą widzimy na urządzeniu, zostało sparowane. Urządzenie będzie poprawnie działało z telefonem. OK. Odkładamy telefon, bo telefon nam nie będzie potrzebny. No właśnie, teraz przejdziemy do parowania tych dwóch interkomów razem ze sobą, aby można było się między nimi komunikować. Jak widzicie, interkomy są wyłączone, są wcześniej zresetowane, więc włączamy obydwa interkomy, tak aby zaświeciła się kontrolka. Są w tak zwanej gotowości. Teraz dłużej przyciskamy na przykład pozycję B, jeżeli chcemy, żeby te interkomy były sparowane dla motocyklistów pod przyciskiem B. A zaświecą nam się dwukolorowe diody, dokładnie. To znaczy, że one zaczynają się między sobą szukać. I jeszcze potwierdzamy na jednym interkomie, na przykład również B, jednym przyciskiem. I czekamy, aż one się ze sobą sparują. Jeżeli sparują się ze sobą, zaczną te diody równocześnie mrugać w bardzo takim powolnym cyklu. Zaczekajmy chwilę. O, proszę zobaczyć. I one są ze sobą sparowane. I w tym momencie, podczas rozmowy, podczas podłączenia mikrofonu i słuchawek, będą ze sobą współpracować. Ale to mało. Ja chciałbym na wycieczkę wybrać się z trzema kolegami, z trzema motocyklistami, więc mamy jeszcze jedno urządzenie. Więc do tych urządzeń sparujemy trzeci. Tak, aby mogły się ze sobą kontaktować. I uwaga, to jest bardzo ważne, udowodnię za chwilkę, że ci motocykliści będą mogli rozmawiać ze sobą w trójkę. Nie jednocześnie, ale będą ze sobą mogli się łączyć. A więc włączmy na przykład to urządzenie i to urządzenie. Teraz sparujemy te dwa urządzenia pod inną literką, na przykład literką D. Przyciskamy duże literkę D. Mruga nam jednocześnie. I w jednym z tych urządzeń przyciskamy literkę D, po to, aby one się mogły ze sobą skomunikować. Szukają. I jak zaczną mrugać w ten sposób jednocześnie, to znaczy, że są ze sobą sparowane. W porządku. Czyli mamy w tym momencie taką sytuację, że ci motocykliści mogą ze sobą rozmawiać i ci motocykliści też ze sobą mogą rozmawiać. Ale ten jeszcze nie jest sparowany z tym urządzeniem, więc warto zrobić to po raz trzeci. Więc włączamy te dwa urządzenia. I na przykład parujemy tych motocyklistów pod literką C.
Czyli jednocześnie wciskamy w obydwu urządzenia literkę C. Czekamy, aż zacznie mrugać. W jednym z tych urządzeń potwierdzamy to, że wybór nastąpił pod literką C. I czekamy, aż one się ze sobą sparują. To chwilkę trwa, trzeba być cierpliwym. Proszę. I teraz będzie taka ciekawa sytuacja, jak również wyłączę, żebyśmy mieli podstawową. I teraz wybieramy się na wycieczkę. Włączamy, każdy sobie włącza swój rejestrator, znaczy swoje urządzenie do komunikacji. One jest włączone, one się w tym momencie szukają. I zaczynamy się ze sobą łączyć. Ci motocykliści byli ze sobą połączeni literką B. O, i są ze sobą sparowane. W związku z tym ci motocykliści teraz ze sobą rozmawiają. Ale na przykład ten motocyklista chciałby teraz powiedzieć coś do tego motocyklisty, więc przełącza się na niego, wciskając literkę D. Rozłączył się z tym motocyklistą i szuka połączenia z tym. Proszę zobaczyć. Więc ci motocykliści teraz ze sobą rozmawiają. Ale żeby było ciekawiej, ten motocyklista ma teraz ochotę porozmawiać z tym motocyklistą, więc pamiętamy, że jest sparowany na literce C, więc przełącza się, wciskając literkę C, do motocyklisty pierwszego. Proszę zobaczyć, ten się rozłączył, a ci ze sobą mogą się teraz rozmawiać. Otrzymał jakieś informacje, potem chciałby się przełączyć do tego motocyklisty, wystarczy, że wciśnie przycisk D. Rozłączył się z tym i połączy się z tym. I może rozmawiać. Ale temat się wyczerpiał, chce wrócić do tego motocyklisty, więc z powrotem przyciska literkę C. I mogą ze sobą rozmawiać. Ten motocyklista ma teraz bardzo ważne do powiedzenia coś temu motocykliście, więc wystarczy, że wciśnie literkę B, na tej literce byli ze sobą sparowani i rozłączy się z tym i sparowują się z tym. I mogą ze sobą rozmawiać. Jedyną wadą tych urządzeń jest to, że motocyklista, który nie rozmawia w danej chwili, niestety nie może się połączyć z żadnym z nich. Nie może, bo oni są ze sobą sparowani. To jeden z tych motocyklistów może zadecydować, że będzie rozmawiał z nim lub z kimś innym. Na przykład ten, podejmując decyzję, że wciśnie D i przerozłącza się z tym i sparuje się z tym motocyklistą, żeby mogli rozmawiać. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Jak pewnie wiecie, to urządzenie działa na odległość maksymalnie w okolicach 1200 metrów. Czyli nieco ponad kilometr. Nie jest to przedstawione na moim filmie, ale inni koledzy zrobili takie doświadczenie. Więc myślę, że na otwartej przestrzeni powinno naprawdę dosyć uczciwie zapewnić komunikację między dwoma, trzema, czterema, pięcioma, nawet sześcioma motocyklami. Także zachęcam do testowania we własnym zakresie. Mam nadzieję, że przyniesie to jakiś pozytywny efekt. No i do zobaczenia na trasie.